Około 2 w nocy na ulicy Grodzińskiej w Sokółce doszło do pożaru w sklepie monopolowym. Ogień pojawił się na zewnętrznej ścianie budynku. Dzięki błyskawicznej akcji gaśniczej strażaków z Państwowej Straży Pożarnej udało się uratować budynek. Za pomocą strumienia wody ugaszono pożar. Strażacy sprawdzili i zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Nikomu nic się nie stało. Przed godziną 3 strażacy wrócili do swojej bazy.